Siema! Siema, wiesz co, Bartka spotkałem, przyjechał tu. Tak? No, i gadałem z nim chwilę. Ci powiem, robi wrażenie. Oklejna? No. Sława, teraz się wstydź. Widzę właśnie, za tym kręcę. Zobacz. Lepiej. Tylko jeszcze doczyścić. No przynajmniej wygląda jak motor, a nie jak kurwa ten. Tak, no. Nie? To prawda. A nie. Jak motor to wygląda teraz. No, a nie jakiś bruda, skurwa. Słuchaj, lecimy Tom. Już jechaliśmy. No? Tom, tu, czy tam dalej? Tom, tu. Ja już jechałem. A. Nie widziałem. Zobacz. Tom. Ja tu jadę, nie? Bartka tam spotkałem, nie? A przedtem, nie? Mówię, kurde, ale se balnę na koło, nie? A ja mówię, kurde, tej tablicy nie mam, nie? I tak mówię, patrzę, czy tutaj policja nie będzie stała, nie? Ja to już tak się szykuję na to koło, nie? Ale mówię, dobra, jadę tam, będę tam świrował, nie? Patrzę, a tu policja na przystanku, nie? Ja bez tej tablicy, głupa, tak udałem, nie? Tam, kurwa, mówię. A ja też jechałem, tu stali. No, stali, no. Kurde, ci powiem, nie wiem, jak ja wrócę teraz. Trzeba polami jechać. No dobra, Jarek. Co? Zgubiłeś tablicę. No zgubiłem, no wtedy jak byliśmy, nie? Zgubiłem, no a ja co zrobiłem? Nie wiem. Deszcz, śnieg. No. Wsiadłem, kurwa, na motor. Kiedy? No wczoraj, kurwa. Wczoraj jeździłeś? No. Przejechałem naszą... To czemu nie dzwoniłeś? Naszą traską. No. Jechałem parę na godzinę. No. Gorzej ściągnąłem. No. I kurwa, co? Co, świruje? Ja pierdzielę tej. Jeszcze z naszym błotem. I w prezencie masz na trzech królików. Bez kitu ty. Nikt nie zapieprzył? Nie, no ale ten Żyd taki uniósł, ale go zapieprzył. Aha. No. Ale zmielona trochę jest. Ale jest. Dzięki, kurwa, słaba, ale ty mnie zaskoczyłeś. Tak, musisz mi zapłacić za glubę. Podejmuję, co mam zrobić? To jedziemy. KTM odpoczął. Musi oblukać. Kurde, motor się przewraca, pany. Leg ekipa twoją drogą. Ale parking masz? I sam on chwyci motor i pokaże, jak się wjeżdża. Tylko pokazuj mnie, bo ty pokazujesz niebo teraz. Teraz pokazuję. Jeszcze raz nawrócę. Nie, to jest za ślizgo, byki. To jest za ślizgo, wiesz? Co? No wiem. O Jezu. Żyję. Dzisiaj jest druga. Co? Druga dzisiaj. Dzisiaj druga. O ja. Walnąłeś, aż zauważ, kaskiem tu. No.
Nie no, się nie podjedzie, no. Mówię, poddaję się, górka nas pokonała. Z gleby to nie enduro, nie? Właśnie. A tu jest dwie dzisiaj. Jest ten KTM, co chcieli go ukraść. Ale Tomek go już zrobił. Coś tam wyregulował. I już chodzi, nie trzeba go pchać. Czyli sprzęt kozacki. Beta stoi, Sława stoi, podjazdy robią. Siema. Cześć. Siema, gotowi na podjazdy? Widzowie gotowi? Dzisiaj będzie ostro i zdecydowanie, nie ma lipy. Lecimy z podjazdami. Sława, live. Podjazd. Cicho, jedzie. Nie podjechał. Ale spoko, zaraz Tomek próbuje drugi. Siema, hej, od Pegowiec. Nie mam nigdy gości. Dawaj, Sława. Na live jesteś. Idę tam dalej ich ograć. Tomek, Polska! Uuu, falstart. Za mało gazu w gazie. Lajka dajcie, byki. Sława teraz. Jedzie. Dobrze. Ale nie do końca. Tam są doły. Wiem, bo już tam próbowałem podjechać. Może któryś z nich podjedzie w końcu. Stawiam, na kogo stawiacie? Ja stawiam na Tomka. Jedzie. Dajesz. Ale poszedł jak lis w jajka. Jak lis w jaja poszedł majsterszef. Tomek, 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 Tomek. Słuchajcie, zabawa najważniejsza. Cicho, naradzają się teraz. Jaki to KTM? 350. Jedzie. O! O cholera, tu taki dół jest! O cholera, no dół, dół, no a co? Siema, Jelon. Też na podjazdy za godzinę lecisz. To jest KTM 350, a tam Sławasa jest Husqvarna. Dawaj, Sławas, podjeżdżaj! Nagrasz mnie? No nagram. Ale moim. Dobra. Siema, Jerry. Masz miodu dać, a nie pyrkać. Jerry pisze. To w duź już. Niech nagrywa. Na trzy kamery jadę. Live'a, kamera i Sławasa telefon. I teraz się postara, wiesz, bo jak jest nagrywany już z trzech kamer, to musi podjechać. Podobno jakiś dół ich tam wytraca im prędkość. Siema, byki. Cicho, jedzie. Pomóc ci. Chyba ja muszę im to wjechać. Coraz dalej, coraz dalej.
Jak nie ma szans? Trzeba trajektorię lotu sobie wybrać inną. Tam jest dziura. No to dobrze. To przez dziurę trzeba przeskoczyć. Tomek, próbuj. Abyś backflipa walnął tak. Ja? No. Ale co, podniosłeś motor aż tak? Nie. Ale ten, wiesz co? Żeby podjąć, napęd tu jest. Bo ciężko skręcić tam, bo jest ślisko. No a czemu po moich śladach jedziecie? Możecie sobie inną trajektorię wybrać. Ciężko wjechać tam w ogóle. Aha. Bo mówię, tu jest tak pod kątem i tu jest górka i się koło ślizga, bo ja próbowałem i mi koło ślizgnęło. Aha. Każe jechać tu, na przykład. Tak, tu. A wy moją drogę wybraliście. Tak tutaj jechać. Tędy. Ale tam jest dziura. Dziura jak tu, jesiotku. Jakaś dziura tam jest. To widać nawet to. Jesiotr zrobił. Już po live'ie, skończył się. A ja. Cicho jedzie. O, ja. La 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 la. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Nie, nie ma szans. Jak nie, ale żeście lolę tu wywalili. Zobacz, jaka tam dziura jest wielka. Tam Weronik wylatujesz i bum do góry lecisz. No to tu próbujesz, tu szybciej. Tu. No ja ci wydeptam. To chodź na tamten brzegu, tam. Tam to jest prosty. Ale fajne. Tam. Tam później. Trzeba to podjechać. Pełno sypu, ale zobacz. Nawet jakaś butelka albo coś, zobacz. Podarłeś spodnie nowe, chustwarny. Ja nie jesteś sam. Ale tutaj na tym gównie gdzieś tam jakieś tło. Ty, no to Tomek, tu wjedź. Tomek, tu wjedź, tędy. Dobra. Po prostu skróć sobie. Rura mi dechowa do nogi przyczepiła. To najgorzej. Rura ci się do nogi przyczepiła, wydechowa? No tu, ale to już dawno. Ojej. Mi tak przykładzie się robiła. Tak? No. Tylko, jak miałem... Nie miałem osłony przy kolektorze na tym, w oryginalnym Raptorze, wiesz, z silnikiem i... A to nie, to mi się motor na nogę położył. To buty nawet paliłem. Ale to mi ten, motor się na nogę położył. To mega, my jeszcze na koło polecimy, nie? Gdzie tam? Na Ecewo. No, możemy w sumie. No. Enduro. Dobra, jest. A wreszcie go blisko stacja jest. Tomek, no to ja trzymam kciuki za ciebie. Dokonaj tego. Dokonaj tego. Jarosław! Tu musi przez te krzaki polecieć, żeby ominąć dziurę. Kurde, oni się nie wyglebują, ja się wyglebiłem dzisiaj. KTM gaśnie. Szybciej, no. No i w dziurę lezie ostro. Jednak tego podjazdu dzisiaj to chyba nie podjedziemy. Tomek, tu miałeś krzaki wjechać. Tu! I przed tą górą pojechać, znaczy przed tym dołem. Enduro! Jak Sławek się czujesz? Rewelacja. No widzisz? Oby tak dalej. Oby tak dalej. No tutaj. Tu byś musiał, wiesz? Ja ci to wydepczę. Masz tak samo jak tam, rozumiesz? Tylko tu są te trzciny, ale to ja ci je udeptam. No. Nawet ci butelkę wezmę. Bo tu same takie... Nie, tu jest jeszcze prościej. Tak? Jest prościej, no. Sława, spróbuj. Zaraz, chyba... Daj, oddech głapę. Narczyk młodego puścić. Nie, Sława zjeść. Po prostu, no nie bójcie się tych krzaczków, nie? O, tam.
Najwyżej zapylicie, więcej się rozmnoży. Aby się podpalić. Enduro! Lecą chłopaki. Coś jest nie halo z tym podjazdem. Pani babciu, a skąd pani wraca? A, tak z Tatoila. Mek, Tomek, Tomek, Tomek. Się wkurzył. Nie da rady, zobaczymy trójką. I tak do wieczora, pany. Pewnie, teraz mu się popsuje i bleku będzie pchał. Leat. No to teraz ja cię pokręcę. Pyli. Ja czekam na Tomka, chłopie. A ktoś musi to podjechać. Masz szansę na podjechanie. Nie mów. A tu nie jest lepiej? Nie, też. A tu lepiej. Ale to jest. Ja wam pokażę, jak to się wjeżdża. No i właśnie ciekawe na to. No. Nie umita wjechać. A gdzie gogle ja położyłem? Tam. A. Gdzieś w bok. Żyjesz? Tak. Ale przez rów jak walniesz, to możesz się wywalić przez kierownicę, jak tak załóżmy. Chyba, że więcej gazu i przelecieć. Mówiłem, dlatego ja dalej jechałem. Nie ma szans! Tam jest taki garb zrobiony trochę, widzę. I górka niepodjechana. No, tą całą górę możemy podjeżdżać. Tu między drzewami też fajnie. Tu spróbuj. A ty by to kiedyś podjeżdżaliście? Próbowaliśmy. To trochę zarośnięte, tak? Nie widzi mi się. Nie widzi ci się? Nie, musiałoby być kiedyś jaśnie, jakby było. Kiedyś to porek trzeba wziąć. No. O, to jest nasza górka. Tomek teraz. Ta jest spoko. To jest to? No. No to jest to. A czego ty szukasz? Innej górki? To jest ta. Ja ją ostatnio podjeżdżałem. No to jest ta. No tu się zawracało i tu się wjeżdżało. No jak nie? No nie ma innej. Dobra. To wystraszony Tomek.
aż KTM odmówił posłuszeństwa. Górka strachu. Ten KTM się boi jednak. Jakoś trawersem pojechał. Jest. Prawie. Nie no, jest maź, ślizgo i... Nie ma tutaj przyczepności. Ślizgo jak cholera, wiem. Wiem, coś o tym wyglebiłem tu. Ostatnio jak tu jeździliśmy 3 dni temu, to 15 stopni było. Sobie zdjęcie fajne zrobiłem z tej górki, jak tam nad miastem zachód słońca był. Petarda po prostu. Nie ma szans podjechania teraz. Spróbuj ostatni raz i jedziemy. Mi się wydawało, że to było szerzej zawsze. Nie, nie ma szerzej. Jest tak jak było. Dobra, spadamy. Dzisiaj nie ma warunków na podjazdy takie. I widzicie, nie trzeba gór, kurde, żeby się pobawić. Co? Jedziemy. Jedziemy, no. Niefortunnie wyglebiłem, kurde. Na bark spadłem. Ale spoko. Będzie dobrze. No i była ładna pogoda. Popadało trochę śniegu, a teraz śnieg z deszczem. Lipa. Nara, hej, trzymajcie się. Enduro.